Oblicz podpunkt A. Mam tutaj takie dziwne rzeczy do policzenia. I teraz jak się za to zabrać? Tutaj widzimy potęgi liczby 5, czyli będziemy sobie to kojarzyli z piątkami. A zatem tutaj mnożymy to razy to, czyli pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 8. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 8 to jest pierwiastek z 16, czyli mamy 5 do potęgi pierwiastek z 16. A pierwiastek z 16 to jest po prostu 4. Razy 25 to jest 5 do kwadratu i do potęgi 3 drugich. Podzielić przez pierwiastek czwartego stopnia, to bierzemy w nawias, do potęgi 1 czwartej i 625. 625 to jest 5 do potęgi czwartej i do potęgi piątej. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. 5 do czwartej przepisujemy. 5 do drugiej i do potęgi 3 drugie mnożymy tutaj. Dwójki się skracają, zostaje nam 5 do potęgi trzeciej. Podzielić. I tutaj tak, 5 do czwartej do piątej mnożymy i to też mnożymy. 4 razy 5 to jest 20, 20 razy 1 czwarta to jest 20 podzielić na 4, czyli zostaje 5. Podzielić na 5 do piątej. I teraz tak, mnożenie przychodzi w dodawanie wykładników, dzielenie podejmowanie. Czyli będziemy mieli 5 do potęgi 4 plus 3 minus 5. 4 plus 3 to jest 7, odjąć 5 to jest 2. Czyli mamy 5 do kwadratu, czyli 25. I to jest odpowiedź do podpunktu A. Podpunkt B. Tak, tutaj 32 łatwo skojarzy z potęgą liczby 2. Tak samo 8 to też będzie jakaś potęga liczby 2. I teraz tak, 24 na chwilę przepiszmy. Ewentualnie możemy napisać, że to jest 3 razy 8. 24 to jest 3 razy 8, a 8 to jest 2 do potęgi trzeciej. Razy 32 to jest 2 do potęgi piątej i do potęgi minus 3 piąte. Dodać. Tutaj mamy 2 do takiej potęgi, jeszcze raz do takiej samej potęgi. Oczywiście, że tutaj mnożymy. Pierwiastek z 2 na 2 razy pierwiastek z 2 na 2. To działanie wykonajmy w tym miejscu. Pierwiastek z 2 na 2 razy pierwiastek z 2 na 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest 2. 2 razy 2 to 4. Mamy 2 czwarte, czyli 1 drugą. Czyli tutaj będzie dodać 2 i z tego wszystkiego wyjdzie 1 druga. Razy pierwiastek. Pierwiastek to jest dla nas podniesienie do potęgi 1 drugiej, tego czegoś, co jest pod pierwiastkiem, a 8 to jest dla nas 2 do trzeciej. No i zobaczmy, co tutaj wyjdzie. Tu mnożymy 5 razy minus 3 piąte, piątki się skracają, zostaje minus 3, czyli mamy 3 razy 2 do trzeciej, razy 2 do minus trzeciej, dodać 2 do 1 drugiej i tutaj też przemnażamy, 3 razy 1 druga to jest 2 do 3 drugich. I teraz popatrz. 2 do trzeciej razy 2 do minus trzeciej. No to dodajemy 3 dodać minus 3 się znosi, jest 2 do zerowej. Czyli mamy 3 razy 2 do potęgi 3 plus minus 3. 3 plus minus 3 daje 0, a 2 do zerowej to jest po prostu 1. Za chwilę to wpiszę. Dodać 2 do 1 drugiej razy 2 do 3 drugich. Dodajemy te dwie liczby. 1 druga plus 3 drugie to są 4 drugie, czyli mamy 2 do potęgi 4 drugich, a 4 drugie to jest 2. I teraz tak, przepisujemy trójkę, tutaj mamy razy 2 do zerowej, dodać 2 do drugiej, czyli 4. 2 do zerowej to jest 1, 3 razy 1 to jest 3, plus 4 daje nam 7. Pod punkcie B mamy 7, pod punkt C. No tutaj widzimy, że jeszcze ciekawsze rzeczy i najgorsza rzeczą w tym akurat zadaniu, co mogłabyś zrobić, to bawić się w liczenie tego. I coś by wyszło, no bo kusi. 64 to jest 2 do 6, zobacz, i do 1 szóstej. O, widzimy, że to by się ładnie skróciło. Teraz 1024 to pewnie sporo osób skojarzy, to jest 2 do 10 i tam do potęgi minus 3 dziesiąte. No i tak coś tu zaczyna wychodzić. No okej, no i można by się bawić dalej, ale to wszystko, zobacz, jest wzięte do potęgi zerowej. A dowolna liczba rzeczywista, różna od zera, widzimy, że to jest różna od zera, bo nie ma jak z tego zrobić zera, jest dowolna liczba rzeczywista podniesiona do potęgi 0 jest równa 1. Czyli z tego wszystkiego, łącznie z potęgą 0, dostaniemy 1.
Czyli w podpunkcie C zaczynamy od zapisania 1 i ta jedynka zastępuje cały ten duży nawias razy 27. Słuchaj, no 27 powinno się kojarzyć z 3 do potęgi trzeciej. I to wszystko jeszcze do potęgi pierwiastek z 2 przez 3. I to wszystko jeszcze do potęgi pierwiastek z 2. No i mnożymy to razy to i razy to. Co nam wyjdzie? 1 jest elementem neutralnym mnożenia. Możemy zostawić tak jak jest, albo w ogóle nie pisać. I zostaje nam 3 razy pierwiastek z 2 na 3. Ta trójka skraca się z tą trójką. I mamy dalej pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Czyli wychodzi nam tutaj 3 do kwadratu. A 3 do kwadratu to jest po prostu 9 i mamy podpunkt C. Lecimy z podpunktem D. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. No tutaj nie ma niestety żadnej zerowej potęgi, także pasowałoby to poprzeliczać. I może na początku zróbmy tak. Tu są 2 dziesiąte. 2 dziesiąte to jest 1 piąta. 1 piąta to jest 5 do minus pierwszej, bo to jest odwrotność piątki. Czyli wpisuję tutaj 5 do minus pierwszej i zobacz, tutaj jeszcze raz do minus pierwszej. Razy 5 do potęgi pierwiastek z 3, to wszystko w nawiasie, jeszcze raz do potęgi pierwiastek z 3, podzielić przez 125. 125 to jest 5 do potęgi trzeciej, to w nawiasie bierzemy, dalej jest do potęgi 1 trzecia. I to wszystko razy 5 do potęgi pierwiastek z 3. Skupmy się na pierwszym nawiasie. 5 do minus pierwszej i do minus pierwszej mnożymy. Minus 1 razy minus 1 to jest 1, czyli mamy 5 do potęgi pierwszej razy 5 do potęgi pierwiastek z 3. To wszystko do potęgi pierwiastek z 3 i to podzielić przez cały nawias. A dzielenie przez cały nawias ja mogę zastąpić kreską ułamkową. I będziemy mieli 5 do potęgi trzeciej i razy 1 trzecia, mnożymy tutaj, czyli to jest 5 do pierwszej razy 5 do potęgi pierwiastek z 3. I to było w nawiasie, bierzemy to w nawias i można tu wpisać jedynkę, no bo do potęgi pierwszej to jest po prostu to, co pod nawiasem. No i teraz, co z tym dalej możemy zrobić? Zobacz. 5 do pierwszej i do potęgi pierwiastek z 3 to jest po prostu 5 do potęgi pierwiastek z 3 razy 5 do potęgi pierwiastek z 3 i pierwiastek z 3 to jest 5 do trzeciej podzielić przez 5 do pierwszej i do pierwszej to jest 5 do pierwszej. 5 do potęgi pierwiastek z 3 i do potęgi pierwszej mnożymy to jest 5 do potęgi pierwiastek z 3. No i dobrze się składa, że to się skraca i 5 do trzeciej podzielić przez 5 do pierwszej to jest 5 do potęgi 3 minus 1. Bo od tego odejmujemy to, 3 minus 1 to jest 2, czyli 5 do drugiej, czyli okrągły wynik 25.